Marcin Sałański. Wyprawy krzyżowe. Zderzenie dwóch światów. Czyta Mateusz Balcerkiewicz. Wstęp. Między wschodem i zachodem. Narodziny wypraw krzyżowych i ideologii krucjatowej. 8-13 wiek. Wyprawy krzyżowe są niezwykłym elementem dziejów Europy i świata. Są fenomenem swoich czasów. Fenomenem o tyle ciekawszym, że jego ideologiczne zręby pozostały żywe w kulturze Zachodu także w późniejszych czasach. Na dobrą sprawę przetrwały one do dziś w wersji przetworzonej przez historyczne uwarunkowania. Liczony na setki lat religijny konflikt pomiędzy chrześcijańskim Zachodem a muzułmańskim Wschodem stał się z czasem konfliktem o znacznie szerszym znaczeniu. Walka, którą oficjalnie rozpoczęło wezwanie papieża Urbana w Clermont w 1095 roku, przetrwała w świadomości ludzi jako starcie dwóch odrębnych cywilizacji. Cywilizacji o różnych mechanizmach kształtowania się struktur społecznych, kulturalnych i politycznych. Także bohaterowie krucjat stali się w mentalności ludzi Wschodu i Zachodu czymś więcej. Krzyżowiec był bowiem bohaterem, męczennikiem, który opuszczał bezpieczne domostwo i narażał własne życie dla Chrystusa. Na fakt, że krzyżowiec czy pielgrzym był w społeczeństwie średniowiecznej Europy jednostką, kategorią społeczną, odrębną od innych ludzi, zwracał uwagę już wybitny historyk Jacques Le Goff. Także dżihadysta, obrońca wiary w kulturze islamu, urastał do rangi znacznie wyższej niż zwykły poddany muzułmańskich władców. Ta świadomość unikalnej wartości świętego wojownika przetrwała do dziś. O ile kultura Zachodu nie chełpi się już swoimi krzyżowcami, o tyle fundamentaliści muzułmańscy dalej gloryfikują swoich męczenników i postrzegają relacje Wschodu z Zachodem na płaszczyźnie rywalizacji z europejskimi i amerykańskimi krzyżowcami. Czy wielowiekowy konflikt, który położył fundament pod dzisiejszy antagonizm, miał swój początek właśnie w 1095 roku? Czy walka krzyżowców rzekomo w obronie grodu Chrystusa zawsze była walką religijną? Czy krucjaty są zjawiskiem dobrze nam znanym i nie skrywającym już żadnych tajemnic? Na powyższe pytania postara się odpowiedzieć ta właśnie publikacja, oddawana w Twoje ręce, szanowny słuchaczu. Zagłębiając się w zamieszczone w tym tomie teksty o początkach rywalizacji islamu z szeroko rozumianym Christianitatis w VIII wieku, będziesz mógł sam ocenić, czy walka na śmierć i życie między dwiema cywilizacjami była nie do uniknięcia. Cofając się do czasów Urbana II i słynnego synodu w Clermont, będziesz mógł poznać motywacje, jakie kierowały wielkimi ówczesnego świata, a także tymi maluczkimi. Dlaczego gotowi byli wyruszyć na wschód i walczyć o Jerozolimę? Wszak wcale nie była ona w tak fatalnym położeniu. Poznasz też wielkich wodzów i królów, jak Ryszard Lwie Serce czy Baldwin I. Zobaczysz, że historia nie zawsze mówi nam prawdę o wielkich tego świata. Często przedstawia tylko oficjalną wersję dziejów, nierzadko urastających do rangi legendy, mitu. Teksty publikowane w niniejszym tomie rozwiążą pewne zagadki przeszłości. Zagadki o tyle ciekawsze, że wydarzenia, jakie się za nimi kryły, położyły fundament pod mroczniejszą stronę dziejów krucjat. Nie bez przyczyny teksty obejmować będą czasy od VIII do XIII wieku. Jest to bowiem okres, gdy ideologia krucjatowa rodzi się i rozkwita. Nie znajdziesz tutaj tekstów o ostatniej krucjacie Ludwika Świętego i upadku państw krzyżowych, o krucjatach przeciwko husytom czy rywalizacji z Imperium Osmańskim w XV-XVI wieku. Wydarzenia te nie kreują bowiem krucjat, lecz jedynie odcinają kupony od wydarzeń z lat minionych. Odwołują się do narosłej tradycji. Wszystkie rozdziały oddane w Twe ręce, drogi słuchaczu, pozwolą jednak poznać genezę i rozwój nie tyle krucjat, co całej ideologii, która stała za konfliktem zachodniej cywilizacji z islamem. Będziemy wspólnie poznawać minione dzieje, które bezpośrednio nie wpływają na nasze życie. Może jednak z czasem zrozumiemy,
że duch tamtych czasów w mniejszym bądź większym stopniu nadal się nad nami unosi. Choć wielu historyków i politologów zwracało uwagę na ten cywilizacyjny wymiar walki Zachodu ze Wschodem, warto ponownie zadać pytania o początek, przebieg i co najważniejsze, sens tej walki. Na naszych oczach trwa ona po dziś dzień. Marcin Sałański. Rozdział pierwszy. Zderzenie cywilizacji i Poitiers, czyli o bitwie, która rzekomo zmieniła oblicze świata. 25 października 732 roku sprzymierzone wojska frankijskiego majordoma Karola i akwitańskiego diuka Odona stanęły naprzeciwko armii arabskiej Abd ar-Rahmana. Po 7 dniach walk na rzymskim trakcie między Poitiers a Tours Arabowie zostali pokonani i odparci. Ponad 1000 lat później bitwę ogłoszono przełomową dla dziejów Europy i świata. Czy słusznie? Zwycięstwo w tak zwanej bitwie pod Poitiers już w VIII i IX wieku odbijało się szerokim echem w całej Europie. Anglosaski mnich i uczony, Beda Czcigodny, napisał w swojej kronice, iż Saraceni, którzy spustoszyli Galię, ponieśli karę za swoją bezbożną perfidię. Z kolei w kronice mozarabskiej, zredagowanej przez anonimowego chrześcijańskiego mnicha około 750 roku, autor przypominał czytelnikom frankijskich rycerzy, przeciwstawiając Saracenom ludzi z Europy. Temu ostatniemu nie można przypisywać zamiaru wysławienia pierwszego wspólnego wielkiego europejskiego zwycięstwa. To jeszcze nie te czasy. Karoliński i europejski uniwersalizm miał dopiero się narodzić. Znamienne jednak, że już wtedy zakiełkowało w mentalności ludzi poczucie odmienności. Pojawiła się świadomość przeciwieństw między kulturą Zachodu a światem muzułmańskiego Wschodu. Autor, niemotywowany jeszcze rozbudowaną ideologią, opisał zatem zderzenie cywilizacji. Nie było to jednak ani pierwsze, ani ostatnie starcie. Wbrew temu, co pisze Samuel Huntington, walka cywilizacji nie zaczęła się wraz z końcem wojen o charakterze ideologicznym w drugiej połowie XX stulecia, ale już 2500 lat temu. W tym kontekście zderzenie cywilizacji to nie tylko wojna religijna oparta na pozycji chrześcijaństwo-islam. To walka społeczeństw o odmiennych mechanizmach powstawania polityki, kultury, ideologii. Czym zatem była w istocie bitwa z 732 roku? Czy rzeczywiście uratowała Europę? Czy jej znaczenie rzeczywiście jest tak wielkie? Wybitny historyk Henry Pirenne pisał, że bitwa ta nie miała znaczenia, które jej przypisano. Uważał, że nie można było jej porównywać choćby z rzymsko-frankijskim zwycięstwem odniesionym nad Attylą na polach katalaunijskich w połowie V wieku. Dla belgijskiego badacza bitwa pod Poitiers stanowiła tylko koniec arabskiego najazdu. Według niego, gdyby Frankowie zostali pokonani, przyczyniłby się do co najwyżej znacznych zniszczeń i grabieży w Akwitanii. Edward Gibbon stawiał jednak inną tezę. Według niego zwycięzcy Arabowie mogli zająć nie tylko całą Francję, ale również następnie wtargnąć nad Tamizę. Franco Cardini uważał z kolei bitwę pod Poitiers jedynie za produkt karolińskiej i francuskiej propagandy. Miała ona na celu zdyskredytowanie osiągnięcia cesarza bizantyjskiego Leona III Izauryjczyka, który odparł Arabów spod murów Konstantynopola w 718 roku. Różnice pomiędzy opiniami są więc znaczne. Tym bardziej warto zadać pytanie, dlaczego to akurat bitwa pod Poitiers stała się jednym z fundamentów Europy? Czemu stała się jednym z jej mitów założycielskich? Arabowie są ludem semickim, który na kartach historii pojawił się już 3000 lat przed naszą erą.
Starożytne kroniki przekazują, że zakładali własne królestwa, między innymi nabatejskie ze stolicą w Petrze, albo Królestwo Palmiry, które w przyszłości miałoby się stać częścią Cesarstwa Rzymskiego. W 249 roku na czele imperium stanął nawet cesarz Filip I Arab, pochodzący z Syrii i najpewniej wywodzący się z arabskiego rodu. Na ironię losu zakrawa fakt, że to właśnie arabski cesarz celebrował uroczystości z okazji tysiąclecia państwa rzymskiego. Jego arabscy pobratymcy, żyjący w granicach cesarstwa lub poza nim, byli na ogół albo rolnikami, albo grupowali się w miastach, prowadząc handel pachnidłami lub korzeniami. Wielu Arabów prowadziło też koczowniczy tryb życia. Byli uwikłani w nieustające szczepowe wendety i walki o nowe pastwiska. Modlili się do wielu bogów, ale nie obcy był im wpływ judaizmu czy chrześcijaństwa. W 571 roku mieszkańcy Mekki i Jemenu oraz lokalni Beduini sprzymierzyli się jednak, by walczyć w obronie Półwyspu Arabskiego przed Aksumitami. Wtedy zaczęło się rodzić u nich poczucie wspólnotowości. Brakowało jej jeszcze religijno-ideowego spoiwa. Sytuacja zmieniła się dzięki pojawieniu się Mahometa. Świat arabski znalazł czynnik spajający. Po 622 roku uzbrojeni zwolennicy proroka podbijali stopniowo kolejne ludy i nawracali je na nową wiarę – islam. Kolejni zwolennicy tej monoteistycznej religii stworzyli podwaliny pod teokratyczne władztwa Umajjadów, Fatymidów i w przyszłości całego świata muzułmańskiego. Między 632 a 718 rokiem muzułmanie wykorzystali osłabienie Cesarstwa Bizantyjskiego i upadającego państwa perskiego. Umajjadzi podbili ziemie rozciągające się od Atlantyku po Ocean Indyjski, od Pirenejów po Himalaje, od Garonny po Hindus. Od samego początku podbój ten miał dla nich wymiar religijny. Był bowiem wysiłkiem dokonywanym na ścieżce Boga. Od samego początku idea świętej wojny była zatem wpisana w muzułmańską mentalność. Bycie dobrym człowiekiem nie opierało się tylko na obronie dobra, ale i na aktywnym zwalczaniu zła. Co znamienne, u podstaw tej islamskiej wojny sprawiedliwej legła niechęć konwersji podbitych ludów, lecz sam podbój. Następcy Mahometa gloryfikowali podbój, gdyż był on podstawową formą działań Mahometa i jego zwolenników. Wraz z podbojem wschodu, naturalnym kierunkiem dalszej ekspansji stał się zachód. Na początku VIII wieku padła Kordowa. W roku 713 Umajjadzi zdobyli Sewillę i Toledo. W 3 lata później Arabowie wyruszyli do Langwedocji, aby w 719 roku podbić Narbonę i szykować się do ataku na Akwitanię. Tymczasem na zgliszczach Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego w V-VI wieku powstało państwo Franków Salickich pod wodzą pierwszego chrześcijańskiego władcy frankijskiego, Chlodwiga. Rządząc na ziemiach dawnej Galii, podporządkował sobie Akwitanię, Prowansję, Burgundię, a także północ kraju. Następcy Chlodwiga doprowadzili jednak do licznych podziałów, stwarzających warunki do powstania nowych układów terytorialnych. Neustria i Austrazja oraz centrum państwa merowińskiego zaczęły walczyć między sobą, a Akwitania i Burgundia zdobyły niezależność. Władza merowińskich królów była iluzoryczna. Szanowano ją głównie ze względu na jej ideologiczny i quasi-religijny charakter. Realną władzę na niektórych ziemiach merowińskich sprawowali urzędnicy, tak zwani majores palati, albo po prostu majordomowie. Jednym z pierwszych majordomów Austrazji został Pepin I, wynagrodzony przez króla Neustrii Chlotara II za jego wsparcie podczas wojny o objęcie tronu Austrazji. Funkcja majordoma dawała Pepinowi I ogromne uprawnienia. Po śmierci króla Chlotara I
Pepin sprawował faktyczną władzę i dał początek dynastii Karolingów, której przedstawiciele najpierw zjednoczyli całe państwo Merowingów, a potem sami zostali królami Franków. W VIII wieku żyjącym potomkiem Pepina był Karol. W 717 roku, po wewnętrznych niesnaskach, po śmierci ojca, został on majordomem Austrazji i jej króla Chlotara IV, którego sam namaścił na władcę. Niewiele czasu zajęło ambitnemu Karolowi zjednoczenie Austrazji i Neustrii pod rządami kolejnego króla, Chilperyka II. Już w 719 roku Karol został faktycznym władcą dwóch frankijskich królestw. Jego pozycja była na tyle silna, że w obu państwach uchodził za prawdziwego władcę nawet w opinii współczesnych. Z czasem udało mu się nawet rozciągnąć swoje wpływy dzięki podstawionym władcom na ziemię Turyngii, Alzacji i Alemanii. Jednym z problemów, z jakimi musiał się jednak borykać, były nadal niezależne ośrodki władzy w Burgundii, Prowansji i Akwitanii, rządzonej przez Duke'a Odona. Karol zastanawiał się, jak podporządkować sobie te ziemie. Skomplikowanym intrygom politycznym i wojskowym planom przyszły z pomocą nieprzewidziane wydarzenia mające miejsce na północy jego władztwa. Zbliżał się najazd muzułmanów. Kupuj świetne historyczne e-booki i audiobooki i wspieraj ulubiony portal. Każdego miesiąca do sklepu Histmaga trafiają nowe, ciekawe e-booki i audiobooki. Dochód z ich sprzedaży wspiera działalność pierwszego polskiego portalu historycznego. Po to, by zawsze był ktoś, kto mówi jak było. Sprawdź dostępne tytuły pod adresem histmag.org/sklep. Jako podkład muzyczny wykorzystano album The Run Kai Engela na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International, dostępnej do wglądu na stronie internetowej creativecommons.org.